Dzisiaj zajrzymy do pawilonu Sahary, a właściwie także innych pustyń. Pustynie, wbrew pozorom, to wcale nie taka wielka pustać. To miejsce życia wielu zwierząt. Niestety, tak jak i inne środowiska, stają się coraz bardziej puste. Odwiedzając kraje, w których są pustynie, na przykład Egipt, który licznie jest przecież odwiedzany przez naszych rodaków, praktycznie nie widzimy nic, nawet jadąc wiele godzin z wybrzeża Egiptu do środka tego kraju, nie widzimy prawie żadnych zwierząt. Nie zawsze tak było. Na pustyniach żyło bardzo wiele dość dużych zwierząt, jak na przykład takie duże antylopy, jak oryksy szablorogie. Dlaczego żyły? Dlatego, że pustynia nie daje zbyt dużo spełnienia. W miarę rozpowszechniały się samochody terenowe i broń palna, niestety te zwierzęta ginęły. No i stało się tak, że praktycznie wyginęły. Oryksy szablorogie miały ogromny zasięg występowania od Maroka aż po Egipt, praktycznie więc cała Sahara to więcej niż powierzchnia Europy. Było ich pewnie setki tysięcy. Niestety do lat 60. dożyła już tylko jedna kolonia w Czadzie i ta również została zabita. Na szczęście przetrwały w ogrodach zoologicznych. No i dziś po wielu latach podejmuje się próby przywrócenia ich do natury. Niedawno wyjechało kilkadziesiąt oryksów z hodowli w krajach europejskich, amerykańskich i na Bliskim Wschodzie. Mamy nadzieję, że dobrze się zaklimatyzują, a przede wszystkim nie zostaną zabite. Oryks szablorogi to największa antylopa Sahary. W naszym zoo hodowany z powodzeniem od wielu lat. Przychówki są przekazywane do innych ogrodów. Mamy nadzieję, że kiedyś również do Afryki, ale problemem nie jest ilość oryksów w ogrodach zoologicznych. Problemem jest ilość miejsc, w które bezpiecznie można je wypuścić. Tych miejsc jest niestety bardzo niewiele. W naszym zoo co roku pojawiają się młode tego gatunku. Warto je obserwować. Bardzo ciekawe zwierzę. Oczywiście tam, gdzie żyją inne zwierzęta, muszą żyć także drapieżniki, bo to jest źródło pokarmu. Zwierzęta tam takie gryzonie czy kopytne. No i jednym z takich typowych drapieżników w pustyni jest fenek. Fenki to lisy w zasadzie, ale lisy przystosowane do zupełnie innego środowiska niż nasze lisy, które są zwierzętami leśnymi. Fenki są przystosowane do życia na pustyniach. Po co im takie wielkie uszy? Bo to każdy o to pyta. Przede wszystkim do wysłuchiwania swoich potencjalnych ofiar. One są w stanie usłyszeć jakiegoś chrząszcza przemieszczającego się w piasku na głębokości poniżej metra. I wtedy kopią dziurę i go łapią i jedzą. Jedzą także jadowite skorpiony, skolopendry. Nie są specjalnie wybredne. Fenki także niestety stają się zwierzętami zagrożonymi. Dzieje się tak dlatego, że ich niezwykła popularność filmowa zaszkodziła. To się tak niestety często dzieje, że jeżeli jakieś zwierzę staje się bohaterem jakiegoś głośnego filmu, no wtedy każdy chce je mieć. No, fenek jest zwierzęciem przemiłym, przesympatycznym, ale absolutnie nie nadającym się do hodowli w domu. To jest zwierzę dzikie, musi mieć pustynię, musi mieć piasek, który musi kopać, musi mieć towarzystwo innych fenków. Ludzie, nie wiedząc o tym, patrząc tylko na film, starają się je kupić za wszelką cenę i
Niestety większość tych pępków bardzo szybko kończy życie w rękach prywatnych. Inne no, męczą się przez kilka lat. Nie kupujcie pępków. Są one oferowane na rynkach nielegalnie. Są pozyskiwane tylko i wyłącznie z warunków naturalnych, co powoduje, że ich liczebność i tak już niewysoka jeszcze maleje. Nie kupujcie pępków. Pustynie to miejsce, które szczególnie licznie zasiedlane są przez gryzonie, ponieważ te właśnie zwierzęta mają niezwykłą cechę, że potrafią wykorzystać wodę związaną nawet w wysuszonych komórkach roślin. Nie muszą w związku z tym pić, chociaż robią to, jeżeli to jest możliwe. No, także zlizując rosę, która nad ranem na pustyniach się pojawia, to dzienny zakres temperatur na pustyni to może być różnica około 40 stopni. I to powoduje powstawanie efektu rosy. O gundiach pewnie nikt by nie słyszał, gdyby nie to, że właśnie u nich odkryto po raz pierwszy popularnego pasożyta organizmu ssaków, jakim jest toksoplazmoza. Toksoplazma gundi, swoją nazwę, wzięła właśnie od gundi. Co ciekawe, gundia jest właściwie analogiem gryzoni Ameryki Południowej, takiej jak świnki morskie. Nie są ze sobą blisko spokrewnione, ale podobne środowisko, skalne fragmenty bardzo suchych terenów, wymusiło jakby podobną budowę ciała i podobne zachowanie. Gundie żyją w grupach rodzinnych, mają swoje terytorium, które ściśle znakują, by nie wpuścić innych gundii. I u nas właśnie taką bardzo fajną rodzinkę można obserwować. Co jakiś czas pojawiają się maluchy i w przeciwieństwie do wielu innych gryzoni nie są ślepe i nieogłosione, nie leżą gdzieś w gnieździe. A właściwie są już całkowicie samodzielne. Piją mleczko przez tydzień lub dwa, no i zaczynają pobierać pokarm stały. Także to jest taki gatunek, który szybciutko się rozwija i nie ma tego stadium takiego oseska noworodka.